Marek Siwik, witam serdecznie Państwa w kolejnym Futsal Raporcie, gdzie tradycyjnie, jak co tydzień, podsumujemy zmagania minionej kolejki Futsal Ekstraklasy. Za nami 16. seria spotkań, gdzie tym razem bardzo wyjątkowa sytuacja, gdyż ani razu nie zwyciężali w tej kolejce gospodarze. Padły 4 remizy, a dwukrotnie 3 punkty zdobywali goście. Łącznie w tej kolejce padło aż 33 bramki, z czego gospodarze strzelali 14 razy, za to goście aż 19. Najwięcej bramek padło w Pniewach, było ich tam aż 7, natomiast najmniej w Rudzie Śląskiej oraz Bielsko-Białej, tam padły tylko 4 bramki. Najlepszymi strzelcami w tej kolejce okazało się trzej gracze. Byli to Witalii Kolesnik, Daniel Krawczyk oraz Marcin Mikołajewicz. Wszyscy trzej zawodnicy zdobyli po 2 bramki. Zaczęliśmy już w piątek, gdyż w hali Azoty Arena Pogoń 04 podejmowała drużynę GAF-u Omega Gliwice. Spotkanie zapowiadało się bardzo ciekawie, gdyż naprzeciw siebie spotkały się zespoły GAF-u, czyli najlepszej drużyny rundy rewanżowej jak dotąd. Zespół, który od 5 ostatnich spotkań nie zaliczył jeszcze porażki. Z drużyną ze Szczecina, która cały czas jest na czele tabeli i razem z rekordem gonią drużynę Gaty Active z Duńska Wola. Kibice w hali w Szczecinie czekali całkiem długo na pierwszą bramkę w tym meczu, ale zdobyli ją najpierw goście, bo w minucie 15 na listę strzelców wpisał się Zdunek. Minutę później Gliwiczanie prowadzili już 2-0 za sprawą kolejnej bramki, którą tym razem zdobył Amadeusz Pasierb. Jednak nie pozostawali bez kontry zawodnicy ze Szczecina. Bramkę kontaktową w pierwszej części spotkania zdobył jeszcze Michał Kubik i pierwsze 20 minut zakończyło się wynikiem 2-1 dla drużyny przyjezdnej. Znakomicie drugą część meczu rozpoczęli zawodnicy z Gliwic. Kolejną bramkę, tym razem na wynik 3-1, zdobył João Baptista. Jednak do końca tego spotkania portowcy gonili wynik i zrobili to skutecznie. Najpierw na 3-2 wynik zmienił Adam Jączyk, a w końcówce meczu, na 2 minuty do końca spotkania, gola na wagę remisu dał Jakubiak, doprowadzający wynik meczu 3-3. Zatem w spotkaniu w Szczecinie sprawiedliwy podział punktów przy wyniku 3-3. Zatem obie zespoły dopisują po jednym punkcie i nie zmienia to specjalnie ich sytuacji w tabeli rozgrywek. Dalej zostajemy w zachodniej części Polski. Tym razem przenosimy się do Pniew, gdzie Red Dragons zmierzyło się z zespołem prowadzącym w futsal ekstraklasie Gattą Active Duńska Wola. Zawodnicy Czerwonych Smoków na pewno liczyli na to, że powstrzymają lidera na własnym parkiecie. Jak dotąd każdy rywal przyjeżdżający do Pniew miał problemy z wywiezieniem punktów. Jednakże Zduńsko-Wolanie, chcąc powiększyć przewagę nad rywalami w tabeli, na pewno z takim rywalem, który bije się o utrzymanie, musieli zwyciężyć. Początek spotkania był niezwykle zacięty. Oba zespoły tworzyły masę dogodnych sytuacji, jednak dopiero w 18 minucie gospodarze wyszli na prowadzenie po znakomitym strzale z dystansu Łukasza Freitaga. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 1-0 dla gospodarzy, tym samym z uśmiechem na twarzy mogli schodzić do szatni zawodnicy z Pniew. Jednak w drugiej części meczu to już Zduńsko-Wolanie dominowali w tym meczu. Najpierw do remisu doprowadził Marciniak. 10 minut później bramkę na prowadzenie dla Gatty zdobył Daniel Krawczyk i było już 2-1 dla gości. Jednak gospodarze dalej walczyli o korzystny wynik. W 35 minucie do remisu doprowadził Adam Wachoński. Jednak w późniejszych chwilach już tylko Zduńsko-Wolanie zdobywali bramki. Najpierw do siatki piłkę skierował Szymczak. Minutę później kolejnego gola zdobył Daniel Krawczyk, a wynik ostatecznie ustalił na 5-2 Milewski. I tym samym gracze z Wilsa Łódzkiego zdobywają kolejne cenne 3 punkty w meczu wyjazdowym. Tym samym Red Dragons Pniewy dalej w strefie barażowej, a drużyna Gatty Active Duńska Wola ucieka od rywali na czele futsal ekstraklasy. Przenieśmy się teraz na Śląsk, gdzie w hali w Szopienicach AZS Uś Katowice zmierzył się z zespołem KGHM-u Euromaster Chrobry Głogów. Katowiczanie cały czas próbują przerwać swoją złą passę, gdyż od kilku spotkań cały czas nie mogą zwyciężyć w rozgrywkach. Natomiast Głogowianie na pewno usatysfakcjonowani zwycięstwem z drużyną z Torunia poprzedni weekend będą chcieli ponownie zainkasować komplet punktów w meczu wyjazdowym. Jednak to zespół akademików rozpoczął dobrze to spotkanie. Już w 3 minucie błąd rywali wykorzystał Czech, dając prowadzenie Katowiczanom 1-0.
jednak Głogowianie nie pozostali bez odpowiedzi. W 14 minucie po stałym fragmencie gry Kamil Kaczmar doprowadził do wyrównania 1-1. Jednak chwilę później Katowiczanie ponownie wyszli na prowadzenie, tym razem za sprawą bramki Barańskiego. Jeszcze w końcówce pierwszej połowy Kusie zdobył trzeciego gola dla Katowiczan i tym samym do szatni gospodarze schodzili wynikiem 3-1. Tym bardziej po raz pierwszy Katowiczanie zagrali lepiej pierwszą połowę niż drugą część meczu i byli pełni nadziei dowiezienia tego korzystnego wyniku do końca meczu. Jednak zespół z Dolnego Śląska cały czas walczył o korzystny wynik i w drugiej części tego spotkania potrafili zdobyć kolejne bramki. Najpierw do siatki piłkę skierował doświadczony Lebiedziński, mieliśmy wynik 3-2, a w samej końcówce bramkę na wagę remisu zdobył Piotr Pietruszko i finalnie mecz zakończył się podziałem punktów przy wyniku 3-3. Tym samym Katowiczanie po raz kolejny, tym bardziej na własnym parkiecie, nie potrafią wygrać z rywalami, a zespół z Głogowa inkasuje cenny punkt i umacnia się w środku tabeli rozgrywek. Z Katowic przenosimy się do Rudy Śląskiej, gdzie w hali Halemba gwiazda Ruda Śląska zmierzyła się z zespołem FC Toruń. Rudzianie już tylko czekają na cud i jeśli chodzi o utrzymanie w tegorocznych rozgrywkach z 8 punktami, mają naprawdę nikłe nadzieje na utrzymanie się w lidze, ale kolejne zwycięstwo mogłoby dalej podtrzymać ich na duchu. Torunianie po utracie punktów w meczu wyjazdowym w Głogowie na pewno liczyli na odpowiedź z najsłabszym rywalem w tych rozgrywkach. W pierwszej części meczu znakomicie Rudzianie bronili się przed strzałami doświadczonych zawodników z Torunia, jak również zespół toruński często był ratowany przez bramkarza Nicola Neagu. Tym samym w pierwszej części meczu kibice nie zobaczyli żadnej z bramek. Dopiero w drugiej części spotkania jako pierwszą bramkę w tym meczu zdobył Marcin Mikołajewicz, dając prowadzenie gościom na 1-0. Kolejną bramkę na podwyższenie wyniku zdobył Michał Suchocki i Torunianie już mieli bezpieczne dwubramkowe prowadzenie. I jeszcze w końcówce spotkania, już na minutę przed końcem meczu, kolejnego gola dla Torunian zdobył Marcin Mikołajewicz. Jednak nie oznaczało to już definitywnego końca spotkania, bo na kilka sekund przed końcowym gwizdkiem bramkę dla Rudzian zdobył Sławomir Pękala ze znakomitego uderzenia z dystansu. I tym właśnie to wynikiem 3-1 zakończyło się spotkanie w Rudzie Śląskiej, gdzie goście wywożą cenne 3 punkty, a zawodnicy rudzkiej gwiazdy cały czas zajmują 8 punktami ostatnie miejsce w tabeli. Dalej przenosimy się do Chojnic, gdzie w hali Centrum Park Sportu drużyna Red Devils zmierzyła się z ekipą Klirek Suchorzów. Drużyna z Chojnic pod wodzą Olega Zozuli jeszcze nie wygrała w ostatnich spotkaniach. Na pewno ten moment chcieli wykorzystać Chojniczanie, aby pokazać kibicom swoje możliwości walki o play-offy w tegorocznych rozgrywkach. Natomiast Klirek Suchorzów cały czas próbuje uciec z strefy spadkowej, no i wyjazd do Chojnic na pewno dawał im nadzieję na zdobycie choćby jednego cennego punktu. Spotkanie zaczęło się bardzo wieloma ciekawymi sytuacjami, jednak dopiero Mateusz Omylak otworzył wynik tego spotkania, dając prowadzenie dosyć sensacyjnie gościom 1-0. Jednak Chojniczanie jeszcze w pierwszej połowie doprowadzili do wyrównania za sprawą bramki Witalia Kolesnika. Tak też zakończyła się pierwsza część meczu wynikiem 1-1. Drugą połowę natomiast znakomicie rozpoczęli Chorzowianie. Szybko w 21 minucie wynik podwyższył na 2-1 Wojtyna, a chwilę później z błędu rywali skorzystał Seged, dając prowadzenie 3-1 dla ekipy Klireksu. Jednak do końca spotkania było jeszcze dużo czasu i Chojniczanie wykorzystali to, doprowadzając do korzystnego rezultatu. Najpierw na wynik 2-3 bramkę zdobył Witalij Kolesnik, natomiast w końcówce meczu jeszcze Marco Aurelio zdobył bramkę na wagę remisu, doprowadzając do wyniku 3-3. Tym samym w Chojnicach kolejny podział punktów w tej kolejce i Red Devils i Klirek dopisuje sobie po jednym punkcie. Tym samym Chojniczanie spadają z 4. miejsca, ustępując drużynie FC Toruń, a Klirek tylko nieznacznie powyższył przewagę nad goniącymi zespołami ze strefy spadkowej. Czas na mecze Bielsko-Białej w hali w Cygańskim Lesie. Rekord podejmował zespół NBiTu Gliwice. Spotkanie na pewno dwóch zespołów w kryzysie i zwycięstwo jednej z drużyn mogło dać szansę na wyjście z takiej depresji formy na początek rundy rewanżowej. Rekord ostatnie mecze nie może zaliczyć do udanych, natomiast NBiT też jeszcze w rundzie rewanżowej nie zdobył kompletu punktów. Tym samym pierwsza połowa niezwykle zacięta. Znakomicie w bramce bronił Łukasz Groszak wszystkie strzały zespołu Rekordu Bielsko-Biała.
Natomiast drużyna NBITU nie miała wielu pomysłów na wykończenie swoich akcji. W drugiej połowie jednak to właśnie gracze NBITU wykorzystali błędy rywali. Najpierw piłkę do siatki skierował Cygnarowski, dając prowadzenie 1-0, a następnie wynik podwyższył Włodarek, dając wynik 2-0 dla gości. Jednak do końca meczu rekordziści nie poddawali się i w końcu udało się zawodnikom spod Klimczoka zdobyć bramki. Najpierw piłkę do bramki z rzutu wolnego skierował Douglas, dając wynik 2-1, a następnie do remisu doprowadził Ukrainiec Roman Nawachula, strzelając gola, dającego wynik remisowy 2-2. Do końca spotkania oba zespoły jeszcze miały szansę na zdobycie zwycięskiej bramki, jednak żadnej z drużyn nie powiodło się to i tym samym kolejny podział punktów w tej kolejce padł właśnie Bielsku-Białej przy wyniku 2-2. Tym samym i rekordziści niezadowoleni, gdyż nie mogli ruszyć w pogoni za drużyną Gatti Active Zduńska Wola, dalej są ex aequo na drugim, trzecim miejscu z zespołem ze Szczecina, natomiast NBIT Gliwice jeden cenny punkt na pewno umacnia Gliwiczan w środku tabeli rozgrywek. Zerknijmy na tabelę. Na czele cały czas Gatta Active Zduńska Wola już z dorobkiem 37 punktów i co ważne, aż z przewagą 8 oczek nad goniącymi zespołami rekordu Bielsko-Biała i Pogoni 04 Szczecin. Na dole tabeli, w miejscu barażowym bez zmian, Red Dragons Miewy, a na miejscach spadkowych AZS Uś Katowice oraz Gwiazda Ruda Śląska. Po 16 meczach najlepszymi strzelcami w rozgrywkach jest dalej dwójka zawodników. Marcin Mikojewicz dogonił z powrotem Aleksandra Bondara. Obaj zawodnicy mają po 18 goli strzelonych. Najładniejsza bramka 16 kolejki to gol autorstwa Sławomira Pękali, który zdobył honorowego gola w meczu pomiędzy Gwiazdą Ruda Śląska a FC Toruń. Czas przedstawić najlepszą piątkę minionej kolejki. W bramce Nicolas Naagu, jedyny bramkarz, który tylko wpuścił jedno trafienie do bardzo wysokiej klasy w tej kolejce. Natomiast dalej w polu nie może zabraknąć Michała Kubika, to kolejny dobry występ zawodnika Pogoni 04 Szczecin. Dalej Witalij Kolesnik, dwa strzelone gole przeciwko Klireksowi Chorzów dały cenne oczko Chojniczanom. Następnie nie może również zabraknąć w tej piątce Marcina Mikołajewicza, który dwukrotnie wpisywał się na listę strzelców w meczu pomiędzy Gwiazdą Ruda Śląska a FC Toruń, a także Roman Bachuła z rekordu Bielsko-Biała, który dużo pomagał swojemu zespołowi w wywalczeniu jednego punktu w meczu przeciwko NBITowi Gliwice. To by było już wszystko, jeśli chodzi o podsumowanie 16 kolejki Futsal Ekstraklasy. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam do komentowania i opiniowania tego odcinka, jak również do śledzenia naszych relacji na antenie KP Sportu, nie tylko z rozgrywek futsalu. Do zobaczenia, do usłyszenia.